Jak zdefiniować umieranie? Jak zdefiniować odchodzenie? Czy w ogóle możemy definiować umieranie i odchodzenie osoby bliskiej? Czy potrafimy w jakiś sposób wtłoczyć proces umierania w jakąkolwiek teorię, w jakąkolwiek koncepcję? Wydaje się, że to wszystko, wszelkie dyskusje, dywagacje bioetyczne tracą sens i tracą znaczenie w momencie, gdy ktoś bliski nam umiera, gdy doświadczamy odchodzenia i zbliżającej się śmierci. Kogoś, kto jest nam bliski. Temat umierania to oczywiście temat y, wielkich pytań etycznych, które stawia sobie człowiek najczęściej w chwili, kiedy jego bliski, kiedy ktoś kogo kocha, no umiera, kiedy odchodzi. Pytania etyczne, które związane są z umieraniem, to oczywiście pytanie dotyczące tego, co to oznacza, by ktoś mógł godnie umierać. Co to znaczy godna śmierć? W ostatnim czasie, w trakcie spotkania ze studentami. Studentami, którzy będą w przyszłości lekarzami, zadałem im pytanie, co to znaczy godne traktowanie pacjenta, i nagle pojawiła się cisza. Ja byłem zaskoczony bardzo pojawieniem się tej ciszy. Oni to dostrzegli i jeden ze studentów powiedział: To jest bardzo ogólne pytanie, proszę pana. I to jest ogólne pytanie, które musimy tak naprawdę odnieść do samego siebie. Gdy chcemy. Zgłębić tę wiedzę dotyczącą tego, czym jest godne umieranie, pojawią się dwie kluczowe kwestie. Pierwsza kwestia to jest umieranie w sposób, który jest jak najmniej bolesny, jak najmniej towarzyszy owemu procesowi, ponieważ jest to pewien dłuższy bądź krótszy proces, jak najmniej towarzyszy temu ból i cierpienie. Druga, a drugi element to jest zapewnienie osobie umierającej możliwości kontaktu z tymi, których kocha, którzy są bliscy tej osobie. Z bólem jest pewien problem. Nie każdy ból medycyna jest w stanie uśmierzyć. I są tego rodzaju bóle przewlekłe, przewlekłe, długotrwałe, które są bardzo trudne do opanowania. Wówczas stosuje się e, tzw. sedację farmakologiczną. To trudne słowo odnosi się do wprowadzenia pewnych substancji farmakologicznych, które są w stanie ograniczyć jakby działalność naszego układu nerwowego. Powodują, iż jakby nie dociera do nas informacja, że nasz boli. Na temat sedacji w ostatnim czasie pod koniec marca dyskutowali na kolejnej debacie dotyczącej hospicjum bioetycy, kapelani, wolontariusze hospicjów, a więc ludzie, którzy bezpośrednio mają kontakt z tymi, którzy cierpią i umierają. I choć Czasami e, sedacja przedstawiana jest właśnie jako pewnego rodzaju preludium do eutanazji, to kategorycznie, zarówno kapelani, jak i bioetycy wskazali, że nie można tego stawiać w jednej linii. Sedacja jest elementem terapii osoby, która doświadcza bardzo ciężkiego, e, sedacja pal paliatywna dotyczy ciężkiego bólu w chwili, kiedy ktoś wiemy, iż niebawem umrze. Jest to wprowadzenie tego typu środków farmaceutycznych, które powodują iż ostatnie chwile będą łatwiejsze dla tej osoby. Jednakże celem owej sedacji nie może być uśmiercenie pacjenta. Ksiądz Jan Kaczkowski, który miał okazję wygłosić referat, a następnie odpowiadał na pytania, które były w trakcie w trakcie debaty, zwrócił uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. W opiece nad osobą chorą kluczowa jest intencja. Jeżeli intencją lekarza, pielęgniarki jest zabicie danej osoby za pomocą farmaceutyków, wówczas jest to eutanazja i morderstwo. Natomiast jeśli intencją tej osoby jest ulżenie w cierpieniu, po to by ostatnie chwile życia tej osoby były przeżyte w sposób godny, w sposób, który umożliwi spotkanie chociażby z rodziną, działanie to jest w pełni etyczne, uzasadnione, a niejednokrotnie konieczne. Spotkanie z drugą osobą przed śmiercią jest często ostatnim momentem, kiedy ktoś może się pojednać, kiedy może powiedzieć ostatnie słowo. Yy, trudno zdefiniować, czym jest umieranie. Trudno, tak jak powiedziałem na początku, wtłoczyć owo zjawisko, owy stan, cierpienie do jakiejkolwiek teorii. Człowiek umierając jest tak naprawdę sam ze sobą, i pamiętajmy o tym, że w tej chwili ma prawo, by szanować jego godność.